drop it. Ładniejszy? Czy jakiś taki? Nie wiem jeszcze. Pierwsza ryba, więc jest ciężko określić. Ale nie, ładny. Jeszcze patrzę, czy Mikija nie zbiera. Przez przypadek. Widać coś na wodzie? Ale go na nie mogę dojść. To nie w krzakach ci usiadł, nie? Prawdopodobnie. Bubblegum, tak? Coś peletu gdzieś, coś? Nic. Metoda i metod Mix Fluo po prostu. No siłuj się panie, siłuj się. Nie, no spokojnie, wiesz, mały haczyk w miarę. I co, Aqua? Nie, to jest akurat Cigana. Okej. Panie Filipie, pierwsza ryba. Tylko czemu nie ja, nie? To odwieczne pytanie. Życie. Ale zapięty w górną wargę, dziwo. W górną wargę? Tak. Pokaż. Taki sobie. Czekaj. O, teraz. Nie widzę. Już w sumie zastanawiam się, czy gdybym ci go uszkodził, to miałbym większe szanse. Na pewno parę stóp mniej w portfelu. W moją stronę płynął, nie? Pewnie esiotr. Nie. To będzie karp. Panie, co? Jak uważasz? Jednak czosneczek. Ja też na czos... Nie.
To jest coś dziwnego, ja wam to mówię. Ja to swoim nosem czuję. To jest ten. Borsuk. Albo bóbr. Na bank bóbr. Nie, no karpik. No i w galaretę, ale będzie słodziutki. Mm. A nie, czekaj, my wypuszczamy ryby, nie? Także chciałem naprostować, karp jest niewymiarowy, także będzie trzeba go wypuścić. Szczęśliwy łowca, jego zdobycz. Wysokiej klasy, pięknie wygarbiony karp, prawdopodobnie samiec. Potem sobie porobimy jeszcze zdjęcia. Na razie ja wpuszczam do siatki. Potem będziemy po kolei zwracać wszystkim wolność. Dobra. Nie będę używał epitetów, bo znowu coś. Na kiju. Trzymaj wędkę, trzymaj tą karpia. Filipek, uciekasz mi. Klipsy. Dobrze, tu pana jeszcze na razie zostawimy, a ja... Myślałem, że go holujesz, dlatego mówi się odsunę, wiesz? Nie. Nie holuję. Ja jestem człowiek spokojny. Ja tylko patrzę, że mi kij nie uciekł, chociaż dzisiaj chyba nie ucieknie. Wcale ci nie życzę, żeby się spiął, ale żeby kij pękł. Nie, holuj, holuj, wszystko jest okej, okay. Dobrze ci idzie, naprawdę. A pewnie mały, co? Mały. Mały, no to dobrze. Znaczy nie, o Jezus Maria, liczyłem na wynik. Nie będzie odjeżdżał. Parasole. Czekaj. Czekaj sekundeczkę. O, teraz wyszedłeś już poza czaszę. A few moments later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire. Mały karpik albo coś dziwnie, strasznie dziwnie to idzie, nie? Karaś chyba jest. No zobacz jak idzie.
Nie wiem, co to jest, naprawdę nie wiem. Karp jakiś taki nasterydowany delikatnie może. Zobacz ty, jaki wariat, taki mały ty, zobacz. Mały. Karpik, ale zobacz jak idzie. No zobacz. 4,5,50, to ja go podnieść nie mogę. No zobacz. Oszalał ty? No zobacz. Jest? Przy czego? Nie chcę z wody wyjść. Nie wiem, co to jest. Naprawdę. Nie. Mało wyrósł. Dobra, idziesz albo nie idziesz, no. No co ty? Zobacz, jaki steryga. Zobacz. Nie wiem, co już się rozmęczy, co? No, tak no. Powinien 15 minut, 10 minut temu już się poddać, nie? Tak, tu. Zobacz. Ale, ale waleczny. Strasznie waleczny. W soku jestem teraz. Szczerze mówiąc, jestem w ciężkim szoku, co on zrobił ten karpik. Takie maleństwo po prostu, a wariat. Zobacz, nawet tu jeszcze walczy. Sportowiec. Szanuję go za to. Jakieś sportowce, nie? To jest szok po prostu, co te karpie wyczyniają. Dzisiaj. Wtedy naprawdę tak nie robiły, nie? Bardzo jakiś kurde wyrywkowy dzień, naprawdę nieregularny. Tupio walczy, wyjeżdża, nie? Też taki sportowiec?
powiedział. Zosia. Nie, ja jestem w szoku, nie? Może nie biorą jakoś szczególnie dzisiaj, ale... Już walczył nie z jednym. Czekaj, bo mi się kawa... O, teraz. O, pięknie. Buziaczek. O, jaka buzia popsuta. Wydłubaliśmy 9 ryb, 6, przepraszam, tak, 7 karpi w przedziale od tam 1,2 kg do 2,2 może, bez jakiegoś tam dokładnego super ważenia, i 2 jesiotry, zupełnie maleństwa, także nawet ich nie nagrywaliśmy, bodajże nagraliśmy tylko jednego, którego wyklował Filip. Podsumowując, no, dzisiejszy dzień, nie zaliczę go do udanych dni, bo naprawdę było bardzo ciężko i była ogromna dłubanina, liczyło się mega punktowe łowienie, już po przesunięciu tak naprawdę zestawu o 70 cm do metra, w którymś ze stron czy przerzuceniu, brań nie było w ogóle, była studnia, jak zaczął kręcić wiatr, też nie było brań, pokazało się słońce, chwile brania były, Filip dobrze wystartował, bo tam od godziny około 5 rano do 6 naprawdę łowił i większość tych ryb właśnie złowił on. Rybę dołowił Marcin, miał jeszcze 2 odjazdy, ale puste, i rybę dołowiłem 2 ja, i zupełnie na samo zakończenie, bo moje stanowisko to była kompletna studnia od samego rana i powiedzmy sobie szczerze, że no tak jak powiedziałem, była dłubanina. Także co, ja się z wami już żegnam. No i co, do następnego razu. Trzymajcie się, pamiętajcie, z nami złowisz, hej! Ja chciałem tylko wszystkim powiedzieć, że kolega Filip nie ma zamiaru podzielić się z nami tą informacją, na co złowił rybę, i chciałem tylko wszystkim powiedzieć, że to bydle jest. Powiem. I bestia. No, na przynętę. Właśnie wszyscy słyszeliście. No. Złowił na przynętę. Dobrze, że nie na kolację. To jest jeden plus. No. H28, G24. Oj. Ale powiem ci szczerze, żeby wpaść na pomysł, żeby żonie sprzedać nerkę, żeby kupić kamerę, to jest przesada. Aj tam. Ma dwie. Już nie. Znaczy, teraz będzie problem z kupnem kamery. No po prostu. Dlatego mamy jedną i telefony. Dobra, ja to ściągam, ja nie wiem, co tu się działo, że nie mam dumbbellsa i będę sam siebie oszukiwał, że wszystko się udało. Dzisiaj tylko Filip będzie łowił za ostatni wyjazd. Drop it.